Dobry, witamy w Jabłonowie. A dzisiejszym gościem jest Skoda Octavia RS czy VRS, jak to woli, po faceliftingu. Rok produkcji 2010, pod maską diesel 170-konny, 350 Nm, między 1700 a 2500 obrotów, a więc płaski moment obrotowy. Świetnie się tym jeździ, 8,4 do setki, 225 km na godzinę prędkości maksymalnej. Mamy też taką Skodę w benzynie, jest jeszcze szybsza. Auto sprowadzone z Niemiec w całości, auto nigdzie nie uderzone, tu ma jakąś lekką wgniotkę na prawych tylnych drzwiach, nic z tym nie robiliśmy, żebyście widzieli, jak to auto przyjechało. Bagażnik 580 litrów i zobaczcie, co jest w bagażniku. Zobaczcie, jak bogata dokumentacja jest do tego samochodu. Co w niej jest? Moi drodzy, to jest samochód, wierzcie lub nie, od pierwszego właściciela. Tu jest faktura zakupu opiewająca na ponad 30 tysięcy euro. I po kolei są wszystkie czynności serwisowe udokumentowane. Ostatnia faktura ze Skody. Gdzieś tutaj jest, nie wiem, która to nawet jest, ale jest, bo żeśmy te faktury studiowali, wnikliwie sprawdzali. Ostatnia faktura przez 197 tysiącach kilometrów. Jest to faktura między innymi za wymianę kompletnego rozrządu i tam jeszcze jakieś tam drobiazgi. Samochód ma w tej chwili 214 tysięcy kilometrów oryginalnego przebiegu. Jak na tyle lat, jak na takie auto, jest to bardzo mały przebieg. Jest w Polsce dużo samochodów powystawianych z przebiegami rzędu 350 tysięcy, więcej nawet. Też pewnie dobrze jeżdżą, przy czym to jest już zupełnie inna bajka niż 214 tysięcy kilometrów. Zobaczcie, jaka ładna tapicerka z logiem RS, VRS. Coś pięknego. Auto zadbane, auto czyste. Ktoś ten samochód lubił. Ktoś ten samochód na pewno lubił. Skrzynia manualna. Bardzo precyzyjnie zmienia biegi. Nie słychać koła dwumasowego. Samochód jest utrzymany naprawdę w stanie bardzo dobrym. Mimo wieku, tutaj mamy lepszy system car audio. Tak jak mówię, był to samochód w momencie, kiedy był wyprodukowany, było to drogie auto. Ponad 30 tysięcy euro, spokojnie można było w 2010 roku zarówno wartość tej kwoty jeździć, o czym na przykład, 3-letnim Mercedesem klasy R, 3-letnią BMW piątką, prawda? Przy czym tak wtedy, jak i dzisiaj, nie każdy chce mieć samochód marki premium. Są ludzie, którzy się po prostu nie chcą rzucać w oczy. Są ludzie, którzy nie chcą wchodzić w dużo większe koszta związane z utrzymaniem samochodu marki premium. Tutaj tym samochodem się fajnie jeździ. No tam dla wprawnego oka widać, że to jest taka trochę inna Skoda. Niemniej jednak, jak ją postawimy pod blokiem na osiedlu, zginie w gąszczu samochodów. Mercedesa, BMW czy Audi będzie z daleka widać, nawet jeżeli będzie to auto wiekowe. Xenony, tutaj mamy ten cały pakiet sportowy. Silnik pięknie chodzi, pokażę Wam VIN. Sprawdźcie sobie, zobaczcie, wszystko było robione w Skodzie, w ASO. Skoda ma bazę, także wszystko jest udokumentowane, gwarantowane na piśmie. Zobaczcie, 4 całkowicie nowe opony. I to nie byle jakie opony, bo Continentala. Ktoś o ten samochód bardzo dbał. Ktoś nie szczędził na serwisy. Ktoś nie szczędził na części. Samochód był naprawiany na oryginalnych częściach VASO. Samochód, zobaczcie, ktoś założył do niego 4 nowe opony Continentala 18-calowe, które na pewno tanie nie były. A, są to opony wielosezonowe. Są to opony wielosezonowe, więc tu się powtórzę. Przy takich zimach, jak mamy teraz, jeżeli ktoś jeździ po mieście, no to
nie musi kupować zimówek. Auto z gwarantowanym przebiegiem, z gwarantowaną bezwypadkowością, z całą grubą teczką wszelkiego rodzaju dokumentacji serwisowej czeka w Jabłonowie na swojego nowego właściciela. Zapraszam i polecam.